Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj filmik typowo serwisowy, związany z odbiornikiem Eltra R6322, a mianowicie zlokalizujemy, jak jest podłączona antena ferrytowa, a w szczególności jej cewki na końcówkach od zakresu fal średnich i długich. A robię to dlatego, że zostałem poproszony przez naszego kolegę z kanału, Grzegorza z kanału Z Pasją do Unitry. Tak więc pomożemy, jak zawsze. Więc zabieramy się za rozebranie odbiornika i spróbujemy dokładnie zlokalizować, co i jak w środku piszczy. Aby nie zniszczyć odbiornika, nie podrapać, posłużę się pianką. Tutaj mamy naszego pacjenta. Już widzieliście go na jednym z shortów. Jest to Eltra. Ona niestety nie chciała nam działać. Tak więc przy okazji sobie sprawdzimy, co się stało, że odbiornik nie reaguje na podanie napięcia. Ale jest to model, tak jak już mówiłem, R6322. Jest to Tola 2. I sprawdzimy, jak jest podłączona antena ferrytowa, dokładnie jej cewki, do płytki z elektroniką. Pierwsze co jest, to zdemontujemy sobie od razu gałeczki. Jedna ściągnięta, druga ściągnięta, trzeciej niestety nie jesteśmy w stanie ściągnąć, bo jest tutaj niestety złamana. Tak więc po otwarciu odbiornika i demontażu płytki spróbujemy sobie przy okazji tą pozostałość, która tutaj została, zdemontować, by w przypadku naprawy odbiorniczka uzupełnić brakującą gałeczkę. Ok, bierzemy się za demontaż. Tutaj nic nie mieliśmy schowanego. Żeby otworzyć odbiornik, musimy odkręcić cztery śrubki, czterech narożnikach. Tak więc bierzemy się za pierwszy narożnik. Mam nadzieję, że YouTube nam nie wytnie muzyki z tła. Jest to jeden z setów, który akurat Valentino Siroli opublikował w dniu dzisiejszym. To jest 6.10. Tutaj nawet chyba śrubki nie ma, albo śrubka jest jakoś dziwnie poklejona. Zobaczymy, chyba się udało odkręcić. Zostały nam jeszcze dwie śrubeczki. Przepraszam bardzo, jakbym chrząkał na filmie, ale niestety od paru dni męczy mnie ból gardła. Niestety sezon jesienny, przeziębienia. Ok, mamy chyba wszystkie cztery śrubki na narożnikach odkręcone, tak więc powinniśmy zobaczyć śrubki. Niestety jeszcze odbiornik coś gdzieś. A nie, już puściły. Ale ten jeden narożnik z tej strony jeszcze trzyma. Trzeba się poprawić. Mamy już trzy śrubki z czterech. Z jedną jest problem. Nie chcę. O, już się poluzowało. Mamy dojście. Śrubeczka. O, mamy czwartą śrubkę. Ok, mamy rozmontowany odbiornik. Możemy odpiąć kabelek od anteny. Na chwilę obecną nie jest nam to potrzebne. Możemy odpiąć również część zasilacza. Jeden kabelek. Drugi kabelek. Proszę. Mamy dwie części rozmontowane. Tak wygląda wnętrze odbiornika Eltra Tola 2.
środku mamy, jak widzicie, układ Sony CX-A1119 bodajże P, jeżeli dobrze pamiętam. Muszę sobie oświetlić. Tak, będzie to 1119 chyba P. Niestety nazwa jest opatrzana jakimś klejem, niestety. Ale jest to ogólnie salak Sony, często spotykany w tych odbiorniczkach. Tak więc mamy zdemontowaną obudowę, którą zajmiemy się później. Nas interesuje część z elektroniką. I dokładnie Grzegorz potrzebuje informacji związanych z tą oto tutaj anteną. Jak połączone są przewody, z której cewki, z którego końca. Tak więc Grzegorz spróbuje to delikatnie rozprostować. Mam nadzieję, że uda się to do tego dojść. Dojdziesz u siebie, która cewka gdzie jest podłączona. Tak więc spróbujemy każdy z drucików delikatnie wziąć i rozplątać. Posłużę się latarką, sobie oświetlimy dokładniej to miejsce, żeby nie uszkodzić cewki. A za chwilkę spróbuję zdemontować telefon jeszcze raz ze statywu i zrobimy przybliżenie, aby ułatwić lokalizację, który przewodzik, drucik od anteny jest który. My tutaj przyciągniemy. Wiem, że jest to takie trudne, może to kogoś nie interesuje, ale postaramy się pomóc. Nie wiem, jak u ciebie, Grzegorz, wygląda ta antena, w jakim ona jest w stanie, w jakim stanie są cewki, druciki, czy uda się to z tym dojść do ładu. Okej, tą stronę mamy rozplątaną. Teraz spróbujmy rozplątać drugą stronę. Utrudnia troszkę niestety, nie jak widzicie, to, że druciki są zalane klejem. Ja nie chcę niestety tego uszkodzić. Tutaj jest podłączony jeden z przewodów z tamtej cewki. To idzie tutaj do góry. Jest podpięty tutaj. Bardzo ciężko się tutaj do tego dostać. W związku z tym, że zostało to zalane czerwonym lakierem, a nie chcę uszkodzić tych cieniutkich, bardzo cienkich drucików od anteny,
Okej, udało się plastikowy udało mi się rozmontować część tego plastikowego do takiej tulejki, przez którą te przewodziki są przeciśnięte, więc jak się uda ją do końca ułamać, rozkruszyć, to jest, udało się. Dojdziemy prawdopodobnie do tego, jak są połączone te dwa przewody. To właśnie się udało wyciągnąć. Jeszcze zostało trochę z tej strony, żeby to rozłupać. Wiem, ktoś prawdopodobnie może powiedzieć, że niepotrzebnie coś takiego robię, ale żeby niestety dojść do schematu połączeń, do którego niestety nie ma nigdzie na sieci, a wiemy, że tutaj na pewno nikt nie grzebał, więc jest to na pewno sprawne. Jeszcze z drugiej strony dojść. No, z jednej strony plastik łamany. Ten lakier jest bardzo twardy. A tak jak już wspominałem, nie chcę. Okej, jeden drucik uwolniony. To jest drucik z tej właśnie tutaj antenki, z tej cewki. Już mam go uwolnionego. Walczymy z kolejnymi drucikami, z tej plątaniny, nazwijmy to. Tu mamy kolejną rzecz uwolnioną. Jest dziwnie przeplątana, ale przyznam wam się, że zostały jeszcze trzy druciki, które są tu splątane w tym zadziorze zalanym lakierem. Chyba mamy kolejnego uratowanego. Jest, udało się. Jak ktoś to ogląda, to powiem, że naprawdę nudzę się, ale no niestety. Próbujemy dojść, który przewód i jak jest połączony.
uwolniliśmy kolejny przewód. No i teraz musimy znowu delikatnie pociągnąć, żeby resztę uwolnić. Jest. Ruszyliśmy znowu kawał plastiku. Mamy kolejną część uwolnioną. Kolejny drucik uwolniony i chyba za chwilkę będziemy mieli ostatni drucik uwolniony z lakieru. Ja sobie ułożę, żeby nam było wygodnie i zaraz demontuję aparat i zrobię ujęcie z bliska, tak abyście byli w stanie zobaczyć, jak jest ta antena ferytowa tutaj połączona. Ok. Można powiedzieć, że mamy zdemontowane na tyle, że jesteśmy w stanie do tego dojść, tu, gdzie który z przewodów jest podłączony. Tak więc demontuję aparat ze statywu i staramy się zrobić ujęcie z bliska, dokładnie wskazując wskaźnikiem, który przewodzik od anteny ferytowej, w które miejsce tutaj jest połączony i gdzie on się zaczyna na cewce, gdzie się kończy, gdzie jest początek, gdzie koniec. Tak więc wracamy w następnym ujęciu. Ok, witam Was w kolejnym ujęciu, tym razem z ręki, bo chodzi o to, żeby dokładnie pokazać, który z drucików, konkretnie z której cewki, w którym miejscu on jest podłączony. Tutaj, jak widzicie, mamy 4 punkty lutownicze. Z tej strony mamy 3. Jest tutaj, już przybliżę, mamy, tu mamy 1, tu jest drugi, a trzeci drucik jest połączony tu. Tak więc zacznijmy sobie od tej cewki, bo będzie nam tutaj łatwiej. Cewka prezentuje się tak. I teraz ten drucik, który zaczyna się w tym punkcie, to jest to, podłączony jest do tego punktu. Czyli jest to punkt numer S3, czyli ten drucik z tej strony przechodzi tutaj przez ten plastik, podłączony jest do punktu S3. Teraz obok mamy ten punkt tutaj, jest to punkt S2, proszę. W tym punkcie są 2 podłączone druciki. One przechodzą tutaj przez ten plastikowy czpień
I teraz tak. Jeden z drucików, z tych dwóch, które są tu razem połączone, jest tutaj, na tej cewce, czyli tu, pochodzi tu od góry. Tu, w tym punkcie. Drugi drucik to jest ten, z tej dłuższej cewki od fal średnich, podłączony jest tu. Czyli ten drucik oraz ten są połączone wspólnie do tego punktu S2, który już Wam pokazywałem. Koniec cewki, ten tutaj, czyli ten drucik, to jest ten tutaj, jak widzicie, długi drucik, tutaj. I on jest podłączony tutaj do punktu, on się nazywa pewno S1. Do punktu S1 na płytce. Czyli jeszcze raz. Ten drucik z punktu S1 na płytce, czyli tutaj, przechodzi przez ten plastik, tulejkę, i to jest tutaj ten drucik, kończy się w tym miejscu. Tak więc mamy cewkę od fal średnich, dokładnie omówioną, jak jest podłączona na płytce oraz z której strony, gdzie się zaczyna. Teraz przejdziemy do cewki fal długich. Ona jest bardziej poplątana, z tego co widzicie. Byłem zmuszony niestety tutaj rozłamać całą tą tulejkę plastikową, żeby te druciki wyłupać z tego czerwonego lakieru, ale udało się dzięki temu. Tak więc zaczynamy od tego, co już mamy na początku tu rozwinięte. Czyli jak widzicie, od góry, z tej strony cewki, mamy drucik, który jest podłączony tutaj do tego pinu, a jest to pin D3. Pin D1 idzie drucik, jest to ten drucik tutaj, tu do góry, o. I on się zaczyna tu w tym punkcie, na tej małej cewce wzbudzającej, tu. Kolejny drucik od cewki fal długich jest podłączony tu. Jest to D2. Z tego punktu wychodzą nam dwa druciki. Jeden drucik idzie tutaj, to jest to, i do tej cewki tutaj na początek, czyli tej małej tutaj, na tym jednym pierwszym jak gdyby etapie cewki od fal długich, czyli ten odcinek cewki jest podpięty. D3 od góry, jeszcze raz, wyjście cewki idzie tutaj, tu mam luźne akurat, i podpięte tu do D2. Kolejny koniec cewki D z punktu D2, kolejny drucik, tutaj mam splątane akurat, zaczyna się tu w tym punkcie. Mam nadzieję, że jakoś to rozwiąże problemy, bo jest mi tutaj też trudno manipulować niestety, ale jeszcze raz. Góra cewki, ten odcinek, ta część od góry, podpięta do punktu tu D3. Wyjście cewki, tej górnej, tu drucikiem, tutaj, tu, do punktu D2. Kolejny drucik od D2 zaczyna się tu, na cewce, czyli rozpoczyna nam tą dużą cewkę kilku zwojów, które tutaj jest, na tych czterech, no prawie czterech pełnych tutaj zwojnicach. A końcówka idzie tu i na D1. Tak prezentuje się podłączenie anteny
ferrytowej odbiorniku Tola 2. Mam nadzieję, że Grzegorz, udało Ci się uratować Twój egzemplarz Toli, że radyjko będzie działało i uda się je zestroić, jeżeli chodzi o zakres fal długich i średnich. Mam nadzieję, że to tutaj, co udało mi się rozgrzebać, jeżeli chodzi o antenę, trochę pomogło i rozwiązało problemy. A dla osób, które chciały zobaczyć, jak wygląda wnętrze tego odbiornika, proszę. Głośniczek już niestety nie jest z tonsila. 8 ohmów, 2 waty. Tak jak mówiłem, układ Sony CAX 11, chyba 19 albo 11, już nie pamiętam, musiałem dokładnie sprawdzić w dokumentacji. Układ wzmacniacza TBA 820. Bardzo prosty układ. Układ, który robi dosłownie niemalże wszystko na swojej strukturze. Za pomocą tego układu można bardzo fajne, ciekawe odbiorniki stereo zbudować. Oczywiście z dekoderem stereofonicznym zewnętrznym. Może się kiedyś pokusimy. Tak tutaj właśnie wygląda wnętrze. To jedyne, co nam teraz zostało, spróbujmy uruchomić to radyjko. Podłączymy się na krótko tutaj pod piny zasilania, czyli minus tutaj, plus tu. I zobaczymy, czy radyjko w ogóle ruszy na zewnętrznym zasilaniu, jak podamy 6 V. Wtedy będziemy pewni, że elektronika tego radia jest 100% sprawna, a problem leży w mostku zasilającym, ewentualnie w bezpieczniku w tym odbiorniku. Tak więc pozwólcie, że zamontuję aparat na statywie i wrócę w kolejnym ujęciu. Witam Was, moi drodzy, w trzecim ujęciu. Jak widzicie, podłączyłem nasz serwisowy zasilacz. Ustawiłem na nim 9 V. Podłączyłem go pod zaciski fabrycznego zasilacza. Wyciszę muzykę i spróbujmy włączyć radio. Odbiornik działa. To chciałbym zaznaczyć, że musimy. Muszę przyznać, że radyjko działa naprawdę bardzo ładnie i nie wiem, czy zauważyliście, nie mieliśmy podłączonej anteny. Tak więc wiemy, że odbiornik jest na pewno sprawny. Elektronika radia działa bez najmniejszego tutaj problemu. Czyli problem odbiornika będzie leżał, tylko wyłączmy zasilacz. Problem będzie w drugiej części płytki, czyli tutaj, jak mamy zasilacz. I teraz pytanie, czy przepalił się bezpiecznik, czy uszkodził się któraś z tych diod prostowniczych, robi zwarcie i nam radyjko nie chce działać. Ale z tego, co widzę, prawdopodobnie jest tutaj uszkodzony bezpiecznik, moi drodzy. Byłaby to naprawdę bardzo szybka naprawa. Coś w tym bezpieczniku, słuchajcie, lata, czy części drucika. Widzę, że część drucika jest, ale drugiej części widzę, że nie ma. Czyli prawdopodobnie bezpiecznik jest upalony w 100%. Jest to powodem, że nam odbiornik nie chce działać. Tak więc, moi drodzy, przypuszczam, że wymiana tego tutaj otóż bezpiecznika rozwiąże problem odbiornika, dzięki czemu radio będzie w pełni sprawne. Tak więc wymienię ten bezpiecznik w późniejszym terminie. Nie mam tu niestety takich bezpieczników, a jest to bezpiecznik
500 mA. Jeszcze pytanie, czy szybki, czy zwłoczny? Bezpiecznik zwłoczny, 500 mA na 250 V. Takich bezpieczników nie mam tutaj akurat w domu, mam je na warsztacie, więc postaram się odwiedzić warsztat może w weekend i przywiozę bezpiecznik, wymienię go i jakby nie patrzeć, będziemy mieli obudowę czarnego radyjka skompletowaną, uruchomioną. Radyjko w tej obudowie będzie ładnie działało. Zostaje nam tylko wymiana ewentualnie anteny, która jest tutaj, tak jak już wspominałem, uszkodzona. Niestety ktoś ją, proszę, tutaj ułamał. Trzeba by po prostu wziąć ją dla spokoju wymienić. Moi drodzy, nie będę już wam pokazywał na filmie skręcenia tego radyjka. Ja sobie skręcę już za chwilkę na spokojnie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że niektórym osobom podobał się filmik, zaciekawiło to, jak wygląda takie radyjko. Ten akurat egzemplarz, model Toli 2 wewnątrz. Jak wygląda jego elektronika, jak on się prezentuje. Nie jest już, tak jak mówiłem, kiedyś Unitra, już jest to stosowanie nowszych części, które są w pełni zintegrowane we własnej strukturze. Całe układy odbiornika, można powiedzieć, potrzebują trochę zewnętrznych elementów do współpracy. Tak więc naprawdę są to bardzo fajne układy radiowe. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Grzegorz, mam nadzieję, że filmik Tobie się przydał, rozwiązał problemy Twoje związane z tą cewką anteny tutaj. Udało mi się na szczęście delikatnie rozplątać te przewody, nie uszkadzając ich. Tak więc u mnie na szczęście radyjko też będzie działało na falach średnich i długich, bez najmniejszych problemów. Sprawdzimy je sobie później, jak wyminie bezpiecznik, zrobimy sobie jeszcze taką finalną prezentację, pomierzymy na generatorze tutaj, jak wygląda zestrojenie tego odbiornika, czy coś musimy poprawić. Wyczyścimy potencjometr też dla świętego spokoju. Wyczyścimy obudowę, skompletujemy antenę i będziemy mieli czarną wersję Toli 2, idealnie skompletowaną, w pełni działającą. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy, odcinki, nie tylko z takich odbiorników, ale też innym tematyką, którą się pojawiają. Mam nadzieję, że też to Was będzie ciekawiło. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej!